Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku serii 2 plus 3 vlogu. Zapraszam na film. No a teraz ja się przesiadam z pięknego Peugeota 508 w bardzo gangsterskim, tajniackim wydaniu. Czarny Peugeot, tak się kojarzy przynajmniej mojej żonie. Tylko fura dla tajniaków. W bardzo rodzinnego Citroena. Dawne C4 Picasso Space Tourer, Grand Space Tourer, obecnie Grand Picasso, obecnie Grand Space Tourer. Można dostać kręćka z tymi nazwami, nie tylko ja mam problema, nawet ludzie, którzy pracują w Citroenie. Kiedyś to było po prostu Grand Picasso, obecnie jest to Grand Space Tourer, a Space Tourera dla was w wersji 8-osobowej, czyli vana osobowego, testowałem autobus, mały autobus, więc nazwy, no szaleją z nazwami w Citroenie. Co poradzić? Michelin Primacy trójki, ładne oponki, będziemy testowali. No dobrze, to ruszamy. Ruszamy nowym autkiem w serii 2 plus 3 vlog. Zobaczymy, jak się jeździ po iluś miesiącach rozłąki z tym modelem. Wyłączamy muzyczkę. Średnie spalanie, od razu wam przeczytam. Na dystansie 485 km mamy 8,9, trasa pierwsza, trasa druga. To sobie zresetujemy oba te wskazania. 27 na godzinę średnia, 8,9 zużycie paliwa. A drugi licznik na 300 km, 36 średnia, 8,3 spalanie. Dwulitrowy diesel, 160 koni, 8-biegowy automat. Zapinamy pasy i ruszamy tym akwarium na kołach. O, gdzie jest ta sprzączka? Widzicie, pod kapitańskim podłokietnikiem, bo są takie podłokietniki jak w Chryslerze Grand Voyage. Jeszcze oczywiście trzeba sobie... już dalej nie wysuniemy, widzicie, czyli... chciałoby się bliżej ustawić, no ale cóż. Nie ma ideału, zawsze coś musi być tak, że mogło być lepiej. Dobra. D. I ruszamy. Tylko trzeba odpalić, bo to diesel, powinno by go słychać. Powinno teraz na P. No. Dobra. Nic się nie zepsuło. Nic się nie zepsuło. Nic z tych rzeczy. No dieselka troszkę słyszymy. Słyszymy to dieslowanie. Ale tak ma być. Jest zimny. Więc musi troszkę pomruczeć. Testowałem dla was już na kanale, może podlinkuję nawet wam gdzieś w karcie, odcinek będzie z wersją benzynową, ale też miałem chyba diesla właśnie, tylko że tam zdaje się był 6-biegowy automat, ten starszy. Zobaczycie wszystko, podlinkuję wam w kartach testy, może nawet w tej playliście w serii je uwzględnię. Na razie jedzie się bardzo przyjemnie, kierownica chodzi delikatnie, autko stworzone, żeby robić za miejski autobus, zadaszony ekran tu właśnie ze wszystkimi informacjami, przed nami nie ma żadnego ekranu, nic, to już wiecie jak oglądaliście testy tego modelu czy mniejszej wersji wcześniej C4 Picasso, teraz Space Tourer. Ale samochód, powiem wam, że ujął mnie tym, że z silnikiem 1.2 benzynowym o mocy 130 koni jeździł całkiem ładnie, całkiem fajnie. Bardzo cichutko, bardzo płynnie. Ten trzycylindrowy silnik od PSA nie generował żadnych wibracji. Nie słyszeliśmy go w kabinie, dopóki nie wkręciliśmy go na obroty. Co tutaj oczywiście będzie nam cały czas niestety towarzyszył, ten taki odgłos diesla. Ale wiecie, no to jest kwestia przyzwyczajenia. Na pewno ten silnik będzie dużo lepszy, jeśli mówimy o trasach, jeśli mówimy o pełnym załadunku. Duży moment obrotowy, charakterystyka wysokoprężnego silnika, inna przyjemność z jazdy samochodem w dieslu i w benzynie. Pierwszy kontakt bardzo przyjemny, komfortowo, przyjemnie. Troszkę ten diesel zabiera tej przyjemności, bo go jednak czuć i słychać, ale na pewno oddzięczy się niskim zużyciem paliwa. W końcu auto mam w długodystansowym teście. Nikt mi nie płaci za paliwo. Ja finansuję, ja funduję sobie przejazdy.
Więc myślę, że w ogólnym rozrachunku będzie ok. Ten silniczek 1.5 obecny diesel, który zastąpił 1.6, downsizing też tutaj w tym rejonie, byłby jeszcze bardziej ekonomiczny, może jeszcze cichszy, bo mówiłem, że te diesle są cichutkie. Te mniejsze diesle są cichutkie. Dwulitrówka niekiedy, zależy od auta, zależy od modelu, jest albo głośniejsza, albo cichsza, ale nigdy nie jest ultra cicha. Właśnie teraz, jak oddałem Peugeota 508 nowego z tym dwulitrowym dieslem Blue HD i o mocy 180 koni i też 8-biegowym automatem, to tam byłem zadowolony. Tam nie było słychać tego, co tu właśnie słyszymy, tego rechotania. To jest jedyne, co mi troszeczkę przeszkadza, jak go zaczynamy leciutko wkręcać na obroty. Ale wiecie, no, nie każdy jest tak wrażliwy na dźwięki. Ja muszę wam to powiedzieć, bo oceniam każde auto tak samo. Wnętrze jest bardzo wygodne, bardzo przestronne. Duża ilość miejsca, te trzy fotele w drugim rzędzie, jeszcze dwa dodatkowe w bagażniku. No super, pod tym względem jest mega like za to, jak auto jest praktyczne, rodzinne. Widoczność fenomenalna, cieniutkie słupki A i A-Prim, co chyba widzicie na nagraniu. Nawet na nagraniu one są jeszcze grubsze, bo pod tym kątem, jak patrzę, ten słupek jest cieńszy niż to, co wychodzi wam w kamerze, widzę w kamerze i tam to jakoś tak się ładniej z tej strony niż z tej. Tak, tak, bo tu jest jeszcze taki skos, więc on tego, od tego miejsca, jak widzicie, od tego rantu do tego nie widzę, więc sobie to odejmijcie. Widzę tylko ten fragment, do tej linii. Dokładnie tyle widzę. Tego w ogóle nie widać, co widzicie w kamerze, więc jest o tyle cieni. Bo gdybym to widział, no to było grubo dosyć. Fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę, że teraz będę testował to auto. No ono niestety dieseluje bardziej niż bym chciał, ale jak już nie wkręcamy, no to tego diesla praktycznie nie słychać, nic nie słychać. Dopiero kiedy dotkniemy pedału gazu, zaczynamy słyszeć tego diesla. Właściwie tam turbo sprężarkę też słychać. No. A tak jest cichutko i przyjemnie. Jak już nie wkręcamy. Nie wciskamy pedału gazu. Dla żony myślę, że dla rodziny autko idealne. Mimo tego, że jest to 7-osobowa buda, to jest na tyle zgrabna jeszcze, że manewrowanie nim nie powinno nastręczać dużych problemów, nawet w moim garażu, który wiadomo, że jest dość wrednym miejscem do manewrów, ale powinno się bez problemu to wszystko udać. Odgłos kierunkowskazu fajny, przyjemny, dosyć wyraźny. Kierownica wykonana tak jak to w Citroenach. Tutaj nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi. Wieniec mógłby być troszeczkę grubszy, jest moim zdaniem troszkę za cienki, ale poza tym jest dobrze. Manetki, nie wiem, czy będziemy z nich korzystać, dosyć takie plastikowe. Taki plastik niezbyt przyjemny, ale no dobrze, że są, bo na przykład nie miałem... Czekajcie, czego ja nie... w czymś ja nie miałem manetek? No ale to akurat jak Challengera testowałem, to tam miałem tylko sekwencję w lewarku, nie miałem manetek, tam mi się troszkę doskierało, więc warto pochwalić, że są. No ogólnie jest nieźle, zaraz sprawdzimy, jak jedzie się tym po nierównościach. Tu jeszcze klimatyzacja nam pewnie troszkę szumi, zmniejszymy sobie ją. O. Dobra. Promień skrętu świetny, promień skrętu zawsze chwaliłem w Citroenach, w Picasso, w Gran Picasso, świetny promień skrętu, to jest coś, co będzie bardzo, bardzo ważne podczas codziennej eksploatacji tego auta, podczas codziennych miejskich podróży. Widoczność świetna, bardzo dobry promień skrętu, fantastyczna manewrowość, to są ogromne atuty tego auta. Zobaczmy teraz pierwszy próg. No komforcik, słuchajcie. Czapki z głów. Francuski komfort. Francuski komfort. Nie w kij dmuchał. Bardzo przyjemnie. No wiem, że niewiele się dzieje. No, ten pierwszy odcinek z nowym bohaterem serii 2+3 vlog. Taki
że można zasnąć, no ale wiecie, takie auto z dwulitrowym dieslem plus przejażdżka po Warszawie poranna, no to czego się spodziewaliście? Trudne emocje. Ale ładnie, ładnie chodzi, ładnie wybiera nierówności. Tu mam brzydko teraz. Brzydkie są te nierówności, bardzo ładnie. Bardzo ładnie to chodzi. Kurczę, no zrobili jednak Francuzi ten model, wybitnie im się udał. Jeśli chodzi o rodzinne auto, to naprawdę i to właśnie ta cena tego samochodu i to, ile on kosztuje w naszym kraju. Pytanie, czy ktoś potrzebuje diesla, bo ja bym tutaj mimo wszystko nie szalał z ropniakiem, który potrafi troszkę uprzykrzyć nam komfort podróży w mieście tym klekotaniem. Jeśli robimy krótkie trasy, to ja bym jednak optował za benzyną, bo 1.2 PureTech, bardzo fajny silnik, bardzo przyjemny. Znam już go z kilku modeli i nigdy mnie nie zawiódł ten silnik. Dobra, jedź pan, jedź pan, jedź pan. Jedź pan, jedź pan. Ludzie sobie parking zrobili na ulicy, no bo co? No bo co? Kto im zabrani? Ogromna szyba przednia, ogromna. Przy czym zdumiewające jest to, jak dla was testowałem te auta zarówno w krótkiej, w dłuższej wersji nadwozia, jak ciche one są na obwodnicy przy prędkościach 120, 130, 140 na godzinę. Mimo tego, że mamy takie połacie szkła, takie ogromne ilości szkła. A mimo tego ten samochód jest... Mimo to ten samochód jest naprawdę cichy. Z benzyną, oczywiście. Ale w trasie myślę, że przy przelotówce tego diesla kompletnie nie będzie słychać i to będzie też jak atut. Niższe obroty, mniej wysilający się silnik, żeby utrzymać te 130-140 na godzinę. Także to, co w mieście może być akurat niezbyt fajne, w trasie może być akurat właśnie fajne w tym silniku 2.0 Luchadei. Wszystko przetestujemy. Po to auto wzięliśmy na test długookresowy. Myślę, że nim pojeżdżę przynajmniej miesiąc, jak nie dłużej, może dwa, a może nawet trzy. Któż to wie? Ilość obrotów kołem spora, 0, 1, leciutko ponad 3 będzie, leciutko ponad 3, no tak, 3.0 możemy przyjąć, czyli taki standard, przy którym trzeba się namachać sporo kołem, ale jak w jumperze daliśmy radę, a tam było około 4 obrotów, to tym bardziej w Grand Space Tourerze damy radę. No w Space Tourerze, czyli w tej 8-osobowej wersji też było więcej obrotów. Tam też było sporo, z 3,5, nawet może trochę więcej. Tak już jest. Chyba. Mam nadzieję, że dobrze zapamiętam, nie przekręciłem. Dobra, i manewrujemy. Teraz wjazd do mojego garażu, no nie powinien być taki trudny, bo autko jest wybitnie zwrotne. Pod tym względem jest świetnie. I nie powinienem mieć najmniejszych problemów z zaparkowaniem tego autka. Jeszcze z taką widocznością jak w Papa Mobile wypas. Jedynie ta dźwigienka tutaj z tym wstecznym to nie jest, już mówiłem o tym, że takie kontrowersyjne trochę. Słuchajcie, chyba się uda za pierwszym razem wjechać. Na to wygląda. Na to wygląda. Widzicie, jakie zwrotne autko? Pyk, pyk i wjeżdżamy. Żadnych problemów. Oczywiście z zachowaniem ostrożności. No i jesteśmy. Dojechaliśmy. Dobra, gasimy. 10,5 ta trasa. Zużycie paliwa 10,5 na setkę. Pełzanie miejskie od zimnego startu. Tyle. Kończymy. Na razie.